W internecie powstaje wiele projektów, które zachwycają swoich odbiorców i które wywołują szał na wiele lat. Gry, których fanbase się rozrasta i których fani pragną więcej i więcej, sami tworząc dodatkowe materiały, wychwalając twórcę gry i wynosząc go ponad niebiosa. Są też jednak takie gry i projekty, które obiecywały fałsz i kłamstwa, a ich produkt końcowy sprawił, że ludzie są zawiedzeni i czują się oszukani. Okłamani. Przed wami historia człowieka, który z obiecującego programisty, chcącego zwojować świat, z projektu, który zachwycił każdego, okazał się być człowiekiem zakłamanym, gorszącym, wykorzystującym ludzi i ich pieniądze na własne, niezwiązane z projektem cele i co gorsza, gardzącym własną społecznością. Człowiekiem, którego przerażająca historia zaczęła się dawno przed projektem jego najnowszej gry, jednak którą starał się zatuszować. Ja jestem Pio, a przed wami historia gry, która jest stworzona dłużej niż GTA i nadal nie wyszła. Gry, która ma za sobą najbardziej creepy i przerażającego twórcę. Oto Yandere Simulator. Yandere Simulator jest grą tworzoną przez człowieka o niku YanderedEV, za którym stoi Alex Mayhem, 32-letni producent gier wideo i jedyny programista projektu, który rozpoczął w 2014 roku. Samo słowo Yandere jest japońskim terminem, który określa archetyp postaci w mandze i anime, która jest obsesyjnie zakochana w drugiej osobie, niekiedy przekraczając wszelkie granice, by zyskać odwzajemnienie uczuć swojej sympatii, często posuwając się do brutalnych czynów, skutkujących śmiercią osób, które może choć trochę za bardzo zbliżają się do jej senpai, czyli słowa, którym określają swojego wybranka, dosłownie oznaczającego starszego kolegę. Z kolei na słowo Yandere składają się dwa wyrazy, Yan, co oznacza chorobę psychiczną, i Dere, czyli okazywanie uczuć. I tak też właśnie jak nazwa samej gry wskazuje, przedstawia nam ona możliwość wcielenia się w postać typu Yandere, nazwanej wdzięcznie Yandere-chan. Przez okres 5 dni nasza bohaterka ma za zadanie pozbyć się swoich rywalek, które również zdają się mieć chętkę na postać naszego senpaja. Możemy tego dokonać za pomocą wielu różnych opcji, czy to poprzez zwykłe zamordowanie rywalki, upozorowanie samobójstwa, spowodowanie wypadku, czy doprowadzenie do wyrzucenia dziewczyny ze szkoły. W międzyczasie gra oferuje nam wiele dodatkowej zawartości, takie jak kluby zainteresowań, czy możliwość zmiany majtek postaci, żeby zdobyć dodatkowe umiejętności. To normalne. Prawda? To wcale nie jest creepy, wcale ani trochę. W końcu cała gra jest na temat mordowania innych i o mój Boże, w grze są poboczne misje, w których musisz robić zdjęcia dziewczynom spod ich spódnic. Nice, to na pewno tylko taki zabawny motyw od zabawnego autora gry i wcale nie ma nic wspólnego z jego osobistymi zboczeniami, prawda? Prawda? W każdym razie w jej wczesnym dostępie gra naprawdę wybuchła popularnością. Ludzie mówili o niej na lewo i prawo. Grę w swoich filmach ukazywały m.in. takie osobistości jak PewDiePie czy Markiplier. YanderedEV prędko utworzył zbiórkę na Patreonie celem pokrycia kosztów tworzenia projektu, a coraz więcej osób rzucało się z pomocą dla deva, czy to poprzez robienie modeli czy grafik do gry. Idealny projekt, idealne nastawienie i marzenie, żeby już niedługo gra ukazała się dla nas wszystkich. Czyż nie? Minęło 6 lat od tamtego momentu, a jednak gra nadal nie jest skończona. Co więcej, nie jest nawet blisko połowy tego, co dev planował. Na jego stronie widnieje długodystansowy model projektu Yandere Simulator i wynika z niego, że po 6 latach wyszedł jedynie z pierwszego podstawowego etapu i gra, na chwilę obecną, mimo że grywalna, choć też nie do końca, do czego dojdziemy później, nie ma realnego celu. Do gry bowiem nie trafiła jeszcze ani jedna rywalka z 10 zaplanowanych. Jeszcze raz, minęło 6 lat, a w grze nie ma jedynej rzeczy, która tak naprawdę jest jej celem. A w zamian za to YanderedEV co chwilę dodaje easter eggi i aktualizacje, które nie mają nic na celu i tylko komplikują już zapełnioną bezsensownymi dodatkami grę. Jednakże nie bójcie się, YanderedEV zarzeka się, że prawie cały swój czas zapełnia pracą i koduje czasem aż po 12 godzin dziennie. W takim razie nie ma co, wszystko jest okej, prawda? Jasne, jasne, ale to chyba też nie do końca jest prawda w momencie, w którym dev praktycznie cały czas online jest na Twitchu i streamuje jak gra w gry i robi inne... tak, ciekawe rzeczy. That's a good girl.
Do tego stopnia zajmuje się niepotrzebnymi aktywnościami, że ludzie dopytują się o update'y choćby na jego kanale na YouTube. Ale tam niektóre filmy nagrywane są tylko po to, żeby wytłumaczyć, dlaczego gra jeszcze nie wyszła. Już 2 lata temu na kanale YandereDev pojawił się film Gdzie jest Osana, czyli pierwsza rywalka, która ma się pojawić w grze, ale jej śladu nie widać do teraz. W zamian zaś dostajemy kolejne dodatki, które nie zbliżają nas do skończonej gry. To zupełnie tak, jakby Alex po prostu przedłużał proces tworzenia, żeby wyciągnąć jak najwięcej hajsu z widzów. Ale nie, to nie może być to, nie, zapomnijcie. A propos wyciągania hajsu z widzów, nie chciałbyś może zostać wspierającym kanału Piofli, żeby dostawać kolorowe napisy na streamach i na serwerze na Discordzie i jakieś inne śmieszne rzeczy? Ja nie wiem, to jest wyciąganie hajsu tylko, ale jakbyś chciał, to 5 zł na monsterka? Im dalej jednak zagłębiamy się w proces powstawania gry, tym więcej odkrywamy kłamstw, tym więcej osób narzeka i tym więcej osób odchodzi, mimo tak wielkiego początkowego sukcesu Alexa. W roku 2018 bowiem na jego Patreonie zbierał co miesiąc 4000 dolarów, co spokojnie zapewniłoby mu możliwość zatrudnienia choćby minimalnej pomocy ze strony drugiego programisty, albo profesjonalnych animatorów i twórców assetów. Bo nie wiem, czy wam wspominałem, ale Yandere Simulator funkcjonuje praktycznie całkowicie na przedmiotach i grafikach wykupionych przez Alexa, albo po prostu kradzionych, do czego Alex się nie przyznaje, zarzekając się, że asety są oryginalne, w momencie, w którym mamy całą listę kradzionych przez niego asetów. Ponadto, po dobraniu się do plików gry odkryto, że przez to, że Alex zabiera ludziom projekty i modele jak popadnie bez własnej ich kontroli, najcięższym plikiem w całej grze jest, uwaga, uwaga, to nie jest żart, model szczoteczki do zębów. Tak. I tu już wchodzimy w sumie w same techniczne problemy Alexa z jego grą. Bo wiecie, YandereDev nigdy nie uczęszczał na żadne zajęcia, które by go nauczyły programowania. Wszystkiego nauczył się sam. Tak naprawdę jedyna edukacja, która go zbliżyła choć trochę ku tworzeniu gier, to certyfikat z Santa Monica College, z kursu online, który miał go przygotować do modelowania i animowania. Choć to też dość wątpliwe, na ile ten kurs jest rzeczywiście sensowny. W momencie, w którym sam co chwilę szuka osób, żeby robiły modele za niego, albo kradnie lub wykupuje modele na własną rękę. W każdym razie, Alex nie posiada edukacji w zakresie kodowania. Jego jedyne doświadczenie z tworzeniem gier sprowadza się do paru wcześniejszych projektów za czasów, kiedy nikt go jeszcze nie znał. Ale ten brak wiedzy sprawił, że kod Yandere Simulator pozostawia wiele do życzenia. Zresztą spójrzcie na to. Wielokrotnie kod Yandere Simulator nazywany jest dosłownie spaghetti bez ładu i składu. Chciałbym zaznaczyć, że nie jestem specem od kodu. Ale są specy od kodu, którzy obejrzeli, jak wygląda Yandere Simulator, żeby ocenić, czy rzeczywiście jest aż tak źle, jak ludzie mówią. I o Boże, jest tak źle, jak ludzie mówią. Alright, let's get to the funny. Let's see how many else ifs that we can see in like... Oh my god, they're actually the same thing on every single segment. Wait, it is! Zwykle zwraca się uwagę na to, że Alex popełnia błędy początkującego programisty, tworząc powtarzające się linie kodu, które można by łatwo uprościć. Sam zarzeka się, że to przecież nie wpływa ani trochę na jakość gry. Po prostu to tylko więcej linijek kodu niż mogłoby być. Otóż nie. Poprzez używanie na przykład ciągle tej samej formuły else-if zamiast formuły switch, albo dodawanie po 30 tysięcy linijek kodu na każdą dodaną postać do formuły, która aktualizuje się co każdą klatkę gry, Alex sprawia, że Yandere Simulator momentami jest po prostu niegrywalne. Pomyślcie o tym. 30 tysięcy linijek kodu, który komputer musi analizować co każdą pieprzoną klatkę gry. Niektórzy gracze powinni się cieszyć, że ich pecety od tego nie wybuchły. Klatki spadają cały czas, ale Alex tego nie zauważa i nazywa każdego, komu gra nie chodzi w 60 FPS-ach, biednym dzieciakiem bez dobrego kompa, kompletnie ignorując problem. Wiem, że paru moich widzów na pewno się zna na skryptach o wiele lepiej niż ja, Urszula, mrugam tutaj do ciebie, i z pewnością może stwierdzić, że ten kod można uprościć i ułatwić wszystkim życie, żeby do takich sytuacji po prostu nie dochodziło. I hej, tak też się stało. W 2017 roku YandereDev ogłosił rozpoczęcie współpracy z TinyBuild, ekipą odpowiadającą m.in. za takie gry jak Hello Neighbor albo Speedrunners. Szybko jednak wiadomości o tej współpracy ucichły, a później okazało się, że współpraca została całkowicie zerwana, bo Alexowi przydzielono programisty, który po prostu wziął się za jego kod i uprościł go, a Alex nagle przestał ogarniać, co jest czym.
Gra chodziła o wiele lepiej, ale Alex wylał programistę, kłócąc się z nim na temat jego zdolności i wrócił do swojego spaghetti, tłumacząc się tym, że no tak, można uprościć ten kod, ale to zajmie za długo i nie będzie mógł w tym czasie wypuszczać kolejnych aktualizacji, buhu. To wcale tak, jakby w międzyczasie nie streamował 24 godziny na dobę. Ludzie nie oczekują ciągłych aktualizacji, a skończonej gry, Boże. Ale dobra, może po prostu jestem trochę zbyt ostry, może wszyscy przesadzają, może Yandere Dev chce dobrze, a zbyt duża popularność nagle w niego uderzyła i momentami reagował w dziwny sposób? Otóż nie. I, Ever X, humbly submit a toast to Nicholas Alexander for successfully managing to pirate Warcraft 3 so that he may play Defense of the Ancients. Po paru latach w świetle reflektorów internetu na Yandere Deva wylało się szambo jego przeszłości i teraźniejszości. Dzięki temu mamy tak naprawdę całą listę powodów, dla których Alex jest szują. Między innymi kłamie o pracy nad grą, współpracuje z artystami, którzy kradną grafiki, obraża i grozi ludziom, którzy stworzyli mody do Yandere Simulator, nie uznawał autorstwa i nie umieszczał autorów grafik i modeli w napisach swojej gry, kradnie asety, znaczy on nawet ukradł komuś sam pomysł na całą swoją grę, obraża swoich widzów na streamach, w komentarzach, w mailach i na Discordzie, narzeka na to, że ludzie przysyłają mu maile, przewalił $3000 z Patreona na seks lalki, chciał zabić swoich rodziców, nienawidzi kobiet, specjalnie seksualizuje postacie w grze i każe graczowi zaglądać pod spódnicę nieletnim dziewczynom. Groził samobójstwem programiście, który zrobił grę podobną do Yandere Simulator i która jest funkcjonalna tylko po 2 tygodniach programowania. Banuje na swoim serwerze Discord kogokolwiek, kto da mu jakąkolwiek krytykę albo wspomniał o jego przeszłości. Ale, zanim dojdziemy do omówienia tego, co się dzieje teraz, bo to dość długa lista, musimy dowiedzieć się, kim Alex był właśnie w przeszłości i co próbuje zatuszować. Przed wami prawdziwy Yandere Dev, czyli Eva Xiphon. Eva Xiphon? Eva X. Alex swoją przygodę w internecie rozpoczął właśnie pod tym pseudonimem. I to on przysporzył mu złej sławy. Często przesiadywał na forum obrazkowym 4chan, głównie na V, czyli forum poświęconym grom wideo. Użytkownicy wspominają go jako tego dzieciaka, który cały czas spamował wszędzie linki do swoich streamów. W czym nie było zbytnio nic dziwnego, Eva X był po prostu dość irytujący, ale mało szkodliwy. Niektóre wycinki ze streamów Alexa można znaleźć na jego starym kanale na YouTubie, Xiphon Eva. Ale prawdziwą swoją naturę odkrył na forum sieci społecznościowej Gaia Online. Alex znany stał się tam przez żalenie się użytkownikom na temat jego problemów z płcią przeciwną. Między innymi skarżył się na swój wygląd i uważał, że to przez to nie ma powodzenia u dziewczyn, mimo że miał wtedy 20 lat i żadnego doświadczenia z kobietą. To nie byłby żaden powód do wstydu, gdyby Alex rzeczywiście zaczął nad sobą pracować, ale ten jedynie wsiąkał bardziej w gry wideo i anime, co coraz bardziej wypaczało mu obraz rzeczywistości. Wkrótce to już nie było zwierzanie się internetowi, a dosłownie tylko użalanie się i próbowanie znaleźć winy gdziekolwiek oprócz w nim samym. Między innymi postował o tym, jak fantazjuje o zamordowaniu swoich rodziców, bo ci kładą nacisk na to, żeby skończył porządną szkołę i miał odpowiednią edukację. W szczegółach opisywał to, jak chce ich zabić, jednak gdy ktoś zwrócił mu uwagę na to, że ma 20 lat, a w wieku 16 może się legalnie wyprowadzić, ten odparł, że nie chce się wyprowadzić, bo bez nich nie byłby w stanie przeżyć. Mówi wam coś termin incel albo piwniczak? Taki najbardziej typowy incel, gość, który uważa, że wszystko mu się należy, nie wychodzi z piwnicy, jest uzależniony od internetu i traktuje ludzi przedmiotowo. Kojarzycie coś takiego? Nie, ja nie mówię wcale, że Alex to incel. Skądże, ja tylko podaję ten termin, żebyście mogli sami coś wydedukować. W kolejnych postach Eva X tłumaczy, że nie umie flirtować, że gdy na przykład wyznał raz uczucia jakiejś dziewczynie, to ta od razu się od niego odcięła. Albo w innym wypadku, gdy choć zasugerował, że przyjaciółka może mu się podobać, ta także go odsunęła. A ten fakt zrzucił na to, że pewnie uważa, że jest brzydki i że pewnie ma strasznie wybujałe ego i woli mieć przystojnego chłopaka niż takiego, z którym się dogaduje. W innym poście opowiada o tym, jak uwielbia się patrzeć w biust koleżanki ze szkoły i nie może skupić się na niczym innym, gdy ta jest w klasie. Gdy jednak zauważył, że dziewczyna przestała nosić stroje z dużym dekoltem, stwierdził, że to jakby nagle przestała być tą samą osobą co zawsze. Jajks, duże jajks. To nie wszystkie obrzydliwe komentarze Eva X, jest ich o wiele więcej. Niektóre z nich tyczyły się zazdrości dla osób, które posiadają partnerów seksualnych, mimo według niego obrzydliwego wyglądu. Inne mówiły o jego podejściu do kobiet. Alex opowiadał, że wszystkie dziewczyny, które zna, są dla niego niemiłe i uważają za żałosne, kiedy zwierza się im, że szuka dziewczyny.
Na forum Losers, do którego dołączył w 2005 roku, napisał dość długi post w 2006 o tym, jak postrzega kobiety. Swoją drogą, znalazłem właśnie ciekawe konto na Twitterze, które kolekcjonuje posty Alexa z przeszłości, między innymi liczący prawie 70 stron temat o jego podejściu do kobiet i ich seksualności. Zapraszam tam serdecznie, jeśli chcecie coś poczytać. Według jego obrazu, dziewczyny powinny być nieśmiałe, dziecinne, niewinne, naiwne, urocze, miłe, etc., etc. Przytaczając japońskie słowo moi, które oznacza taką osobę. Moi albo mai, nie wiem. Zapamiętajcie to słowo, bo przyda nam się później. Alex pisze dalej, że jest naprawdę zdziwiony, że kobiety mają własny rozum, silną wolę i że są niezależne. What the fuck? Jak kobiety mają prawa? Co? Obrzydza go fakt, że używają wulgaryzmów, bawią je sprzeczne żarty, albo że wyrażają zainteresowania płcią przeciwną. Przepraszam, ale tak spaczonego podejścia do rzeczywistości dawno nie widziałem. Alex sam przyznaje, że większość czasu jednak spędza przed anime albo grami wideo, więc... Ja nie chcę być tym boomerem mówiącym, że to wszystko przez gry wideo i anime, ale... Dalej pisze, że oczywiście nie rzuca się z krzykiem na ziemię przez takie rozczarowania i że już dawno nie krzyczał ze wściekłości i nie miał tego typu epizodów od dawna. Brawo, Alex! W czasie pisania tamtego postu miałeś 18 lat i nie rzucałeś się z krzykiem jak dzidzia. Brawo! Ale czekaj, teraz masz 30 lat i... Fucking dumb piece of fucking shit, you fucking shitting, goddamn shit-eating cunt, you fucking shitter! Oj, niewiele się chyba zmieniło, prawda? Już wtedy kłamał jak najęty. Co więcej, pisze wyraźnie, że nie zastanawiał się nawet nad zmianami w sobie. Nie przyjmował do wiadomości, że może cokolwiek w sobie zmienić. Auć. Bardzo duże auć. Jeśli mówimy już o krzyczeniu i wściekłości, na jednym ze streamów Ewa Xivona, Alex świetnie bawił się wulgarnie obrażając użytkowników. Tak, to jest autentyczny screen. Przeczytajcie sobie jego wypociny, jeśli macie ochotę. Co ciekawe, Ewa X swego czasu pisał fanfiction w internecie. To taki dodatkowy smaczek, ale dość ważny. Wiele z fanfików Alexa tyczyło się gwałtów, przemocy seksualnej, fetyszy niewolnictwa i tego typu tematów. Co ciekawsze, po latach edytował stronę z jego fanfikami, gdy zobaczył, że ludzie odkopują jego przeszłość i tym samym potwierdził, że wcale nie wstydzi się tego, co pisał kiedyś. Au. A propos pisania, na stronie examiner.com Alex, używając swojego pełnego imienia i nazwiska, nazywał się Inspektorem Lasek z Gier Wideo i pisał wiele artykułów tyczących się właśnie kobiet w grach, głównie tych tyczących się anime i japońskiej kultury, skupiając się mimo wszystko głównie na ich biustach. Było to do tego stopnia obrzydliwe i zboczone, że powstał o nim artykuł na blogu Gracze są żenujący w 2011 roku. Tak, już w 2011 Alex był znienawidzony przez internet. Ale najgorsze miało dopiero nadejść. Pamiętacie, jak mówiłem, że jedyne doświadczenia z robieniem gier Yandere Dev miał w sumie tylko w przeszłości z jakimiś małymi projektami, kiedy nikt go nie znał? Trochę chyba skłamałem, bo jednym z większych projektów, za które wziął się Alex, gdzieś w okolicach 2014 roku, było Lunar Scythe. Lunar Scythe było dość mało ambitnym projektem gry, w której główna bohaterka, najbardziej edgy goth girl, jaką znajdziesz pod słońcem, stwierdziła, że świat jest pełen ludzi, którzy nie zasługują na życie. Ja nie będę wam czytał pełnego opisu tej gry, bo Alex rozpisał się o wiele za bardzo i o wiele zbyt mrocznie i edgy i emo na temat prostej gry, w której babka po prostu napieprza ludzi wielką kosą. Gra nie była za bardzo zaawansowana, ba, nawet nie była jakoś specjalnie dobra, ale Ewa X uparł się, żeby pokazać ją głównemu programiście serii gier Schoolgirls, Mike'owi Z. I tak pokazał mu swój projekt. Wtedy rozpętało się piekło. W internecie jest pełen zapis czatu rozmowy Alexa i programistów Schoolgirls, na czacie oprócz nich siedział parę innych osób. I to nie była zwykła rozmowa. Alex dosłownie domagał się pochwał za swoją grę, a gdy dostawał konstruktywną krytykę, załamywał się i zaczynał użalać się, jaki to on nie jest biedny i że przecież sam zrobił całą grę i czy to nie jest imponujące, że zrobił cały system walki sam? Mimo że system walki był denny, a grafikę, modele i animacje do gry po prostu kupił i nie robił ich sam. Obecni na czacie próbowali mu pomóc i go uspokoić, ale ten tylko pogarszał sytuację, dosłownie użalając się nad każdym możliwym aspektem. Kiedy w którymś momencie jeden z użytkowników nie wytrzymał.
Dobra robota, zrobiłeś coś w Unity i to coś da się uruchomić i renderuje ci rzeczy i zrobiłeś update loop i jakieś animacje. Zajebiście, panie, to właśnie chciałeś usłyszeć? Alex otrzymał wcześniej konstruktywną krytykę i radę, co powinien zmienić, ale znów zachował się jak małe dziecko. Gdy już zaczynał pracę nad Yandere Simulator niecały rok później, żalił się na Forchanie i demonizował Mike'a Z, który niby zbeształ go za robotę, a swój post zakończył zdaniem: przemieniłem swoją depresję w płonącą nienawiść, która napędza moją chęć tworzenia niezależnych gier, by w końcu przyćmić tego dupka. Mój Boże, czemu on się zachowuje jak emo dzieciak, mimo że ma 26 lat? Jezus Maria! A propos Forchana, sam pomysł na Yandere Simulator nie jest Alexa. On go po prostu podjebał z Wii, bo ktoś rzucił tym pomysłem i uznał go za cudowny. Cały 4chan nienawidzi Alexa jako Evaxephon, bo kojarzą go jako faceta spamującego o swoich streamach i gównianych grach, a w dodatku ktoś udowodnił, że EvaX odpisuje sam sobie jako anonimowy użytkownik i chwali sam siebie, próbując ratować swoją reputację. Dlatego przyjął prędko nowy pseudonim, YanderDev, ale i to się szybko posypało, bo anony ogarnęły, że to ten sam typ co EvaX i straciły do niego resztę szacunku. Jedna z osób współpracujących z YanderDevem, Dilek Golo, pomagała mu tworzyć modele do gry, ale w momencie, w którym dowiedziała się, że Alex to EvaX, opuściła ekipę i powiedziała całemu internetowi o tym, kto naprawdę tworzy Yandere Simulator. Nie ze złości, nie z nienawiści, ale żeby ludzie wiedzieli, na co się piszą i co ukrywa. Alex próbował jej nawet zapłacić więcej, żeby tylko zatrzymać ją przy sobie, ale z taką reputacją nie zatrzymałby przy sobie nikogo. Ex-współpracownik Deva wspomina o tym, że kiedyś na streamie tłumaczył się z oskarżeń o bycie przestępcą seksualnym, mówiąc, że 6 lat wcześniej znał młodą kobietę, która wysyłała ludziom swoje nagie zdjęcia, a po paru miesiącach dowiedział się, że była nieletnia, więc czym prędzej usunął zdjęcia ze swojego dysku. Zarzeka się, że nigdy nie wyszczególnił jej wieku, ale w prywatnej wiadomości z Dilek Golo kładzie nacisk na to, że była właśnie nieletnia. Brzmi to naprawdę podejrzanie. Dilek Golo zdawała się wiedzieć więcej na ten temat, jednak siedziała cicho. Natomiast mi udało się znaleźć trochę więcej informacji na temat tego, kim była ta kobieta. I, moi drodzy, Alex był w pełni świadomy, że była nieletnia. Użytkownik o pseudonimie Sisefs na Tumblerze w lutym 2017 roku opublikował dość ciekawe zeznania, poparte później w 2018 roku. Brzmiały one następująco. YanderDev, Evaxephon, Alex jest pedofilem. A przynajmniej był. Nie chcę wchodzić tutaj zbytnio w szczegóły, ale w skrócie autorką pod pseudonimem Sisefs jest była dziewczyna Alexa. Tak, Alexowi udało się w końcu kogoś wyrwać. Była to relacja online, oboje poznali się na streamie Evaxephon, za czasów kiedy ten spamił linkami na Forchanie i streamował jak gra dla swoich znajomych. Był tylko jeden problem. Sisefs miała 14 lat, Alex miał 21. Dziewczyna wytknęła mu to, gdy się poznali, Alex był tego w pełni świadomy. Jego usprawiedliwienie według niego było takie, że ponieważ korzystał z nauczania domowego, to ominęło go doświadczenie randkowania w liceum, a teraz ma okazję nadrobienia tego. Sisefs mu jednak napomknęła, że ona jest jeszcze w gimnazjum, a nie w liceum. Co Alex zbył, mówiąc, że to prawie to samo. Ich relacja nie była długa, a podczas niej Alex wypytywał Sisefs o nagie zdjęcia, które otrzymał, tak jak wcześniej wspomniałem, uprawiał z nią sexting przez Skype'a, masturbował się do niej przez audio chat, etc., etc. Fuj. Ponadto nadmienię parę faktów, które zauważyła Sisefs w relacji z nim. Alex uważał, że dziewczyny o płaskiej klatce piersiowej są zdeformowane. Ignorował dziewczynę kompletnie, gdy rozmowa nie zahaczała o tematykę seksu. Powiedział raz innej dziewczynie, że zatrzymałby ją w klatce i kochał ją. A gdy relacja Sisefs i jego zakończyła się, błagał ją o wybaczenie i o to, żeby przy nim została. Według jego wersji wydarzeń, Sisefs była zdesperowaną dziewczyną, która wysyłała nudesy komu popadnie i została zbanowana natychmiast w momencie, w którym dowiedział się, że jest nieletnia. Według niej jednak prawda jest inna. Czy mamy potwierdzenie historii Sisefs? Mamy screeny, ale brak dowodów, które kryminalizują Alexa. Czy mamy potwierdzenie historii Alexa? Też nie. Natomiast mamy potwierdzenie tego, że miota się w swoich zeznaniach i kłamie co do nich. Sama Sisefs uważa, że popełniła dużo błędów i była zbyt naiwna, ale sam fakt, że dorosły mężczyzna dopuścił się czegoś takiego, jest okropne i obrzydliwe, co jest oczywiste. Yikes. To wszystko wygląda po prostu źle, Alex, nie dość, że w ogóle doszło do czegoś takiego, to jeszcze kłamiesz na lewo i prawo, żeby zatrzeć wszelkie dowody. What the fuck? Tak więc, powoli chwytając się kradzionego z 4chana pomysłu, nasz kochany Alex przeistoczył się w YanderDeva, zostawiając ze sobą ślad ze swojej obrzydliwej przeszłości. Ale właśnie, halo halo, Pio! Przecież to tylko przeszłość, to że kiedyś taki był, nie oznacza, że jest taki teraz i że ma takie same poglądy, prawda? Like, as long as somebody is in your,
Your party. You're a fucking retard sold out. Go fucking kill yourself, dumb shit. You're a fucking idiot. Ten klip to nic innego jak Yanderedev po prostu grzecznie streamujący i życzący śmierci swoim widzom. Tak, na pewno zmienił się na lepsze, tak. Alex mówiący, że ten klip jest bez kontekstu, jest po prostu zakłamany, ale to pozostawiam wam. Tak samo jak na przykład fakt, że nazwał jakąś dziewczynę autystyczną małą szmatą i groził jej wyjawieniem informacji personalnych za to, że wypisywała na blogu rzeczy o jego przeszłości. Mam wrażenie, że chodzi tutaj właśnie o Sisyphs, bo w poście, w którym tłumaczy się z obrażania jej, obsmarowuje ją od góry do dołu, ale zaznacza, że ona aktualnie ma 20 lat, a on 27, czyli taka sama różnica wieku, jaka jest między nim a Sisyphs, więc najpewniej to ją właśnie obrażał. A propos obrażania i obrażania się, Yanderedev nie przyjmuje zbyt dobrze krytyki i każdego, kto próbuje cokolwiek zasugerować, albo choćby dopytać, miesza z błotem. Pewnego razu ktoś stwierdził, że zrobi modyfikację do Yandere Simulator. Alex zaczął się skarżyć, że przez to ludzie wysyłają mu fałszywe zgłoszenia o błędach w grze, które tak naprawdę były powodowane modem. Zamiast cieszyć się, że ludzie doceniają jego grę i tworzą do niej mody, zablokował możliwość modyfikowania gry i poszedł prosto do komentarzy pod filmami autora moda. Co miał mu do powiedzenia? Spierdalaj, nie masz zielonego pojęcia, o czym mówisz, jebany idioto. Jeśli coś jest przeszkodą w rozwoju, zamierzam usunąć tę przeszkodę. Twój mod był przeszkodą dla mnie w formie bezużytecznych zgłoszeń o bugach, więc go zablokowałem. Idź wsadzić chuja w ul, jeśli masz problemy z tą decyzją, głupia kurwo. Och well. Wiecie, ile jest osób zbanowanych na serwerze Discord Yandere Simulator? 48 512. I ta liczba cały czas wzrasta. Serio, jeśli ludzie lepiej bawią się robiąc speedruny bycia zbanowanym z twojego serwera niż grając w twoją grę, to coś jest nie tak. Na przestrzeni lat wiele osób przychodziło i odchodziło z ekipy wolontariuszy dla Yanderedeva, czy to po dowiedzeniu się o jego przeszłości, czy niepasujące zachowanie teraźniejszości. Dilek Golo, wcześniej napomknięty artysta, po odejściu wspomina parę cytatów Alexa. Mówił, że jest perwersyjnym zboczeńcem kochającym seksowne dziewczyny z gier wideo i anime dziewczyny. Że to centralna część tego, kim jest i rozgłasza to wszem i wobec. Dalej wspominał, że artyści, z którymi współpracuje, również są zboczeńcami i aktualnie ma już 5 innych zboczeńców w swojej ekipie. Jakby samo takie stwierdzenie jest obrzydliwe, wiedza, kto stoi za Yandere Simulator, ale jeszcze gorsze jest to, co Yandev robi za kulisami z pieniędzmi z Patreona. I tu nawet nie zamierzam obijać w bawełnę. Alex wydał przynajmniej 3000 dolarów z pieniędzy, które dali mu ludzie z Patreona na seks lalki. Już tłumaczę, skąd to wiemy. W 2015 roku na forum o lalkach pojawił się post użytkownika Cannot Google Me, w którym chwalił się nową seks lalką, opisując ją jako anime dziewczynkę. Cytuję: chciałem umawiać się z anime dziewczyną, ale anime nie jest prawdziwe, więc zdecydowałem się sprawić, żeby było prawdziwe. Parę lat później na tym samym forum przedstawia problem, według którego jego lalka miała zbyt poluzowane stawy i stwierdził, że kupuje drugą. Przy czym łączny koszt zakupu tych lalek to właśnie około 3000 dolarów. Holy shit, to jest dużo. Skąd wiemy, że to Alex? Po pierwsze, ktoś był na tyle ciekawski, że chciał się zalogować na konto Cannot Google Me i użył opcji Zapomniałem hasła, w której trzeba było wpisać mail konta, żeby strona przysłała na nie hasło do przypomnienia. Standardowa procedura, pewnie ją znacie. Jesteście pewnie ciekawi, co się wydarzyło po wpisaniu e-maila Alexa, evaxifon@mail.com. Tak, powiadomienie o nowym haśle wysłanym na ten e-mail. Bro. Po paru godzinach okazało się, że mail do konta został magicznie zmieniony. Oprócz tego, Cannot Google Me chwali się swoją lalką w stroju Zero Suit Samus, na której punkcie Yanderedev ma obsesję. Tak, ten człowiek jest chory. Jeszcze nie przekonani, że to on? Pamiętacie słowo moi albo mei, którego Eva X używał do określenia kobiet? Cannot Google Me swoją lalkę nazwał My Waifu. Jeszcze nie przekonani? W Yandere Simulator znajduje się postać nazwana My Waifu, a w jej wcześniejszej wersji opisu jasno czarno na białym można było przeczytać, że przyrzekła swoje serce niezależnemu twórcy gier żyjącemu za oceanem. Holy fucking shit! Jeszcze w odpowiedzi na pytania co do tego, Alex próbuje pięknie kłamać, że to pewnie po prostu ktoś podpiął jego konto pod forum dla miłośników seksualek. Tak, 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 jestem pewien, że tak właśnie było. Przypominam, że postać My Waifu kanonicznie ma około 15 lat. Alex ma nadal 32 lata. To się nie zmieniło. O, patrzcie, co znalazłem. Evaxifon w 2014 roku, proszący o usunięcie nitki z forum z 2005, bo się go wstydzi.
No, to w sumie rozumiem. Przecież się zmienił. Przecież jego podejście do kobiet w rzeczywistości się całkiem zmieniło. O cholera, jednak nie! Pomijam cały fakt tego, że jego gra i postacie w niej są cholernie przeseksualizowane. Sam motyw używania zdjęć spod spódnic postaci dziewczyn jako waluty jest chory. Albo że dwiema rywalkami są pielęgniarka i nauczycielka. Okej? Pedofilia, anyone? W grze mamy motyw tortur i porwania naszych kochanych rywalek, co niby byłoby normalne jak na taką grę, ale Alex dosłownie pisze, że chciałby, żeby interaktywne sekwencje tortur były podobne do tych z jakiejś gry porno. Super porównanie, naprawdę. Ponadto nie wcale, ale to wcale model postaci przywiązanej do łóżka nie przywodzi na myśl starych fanfików Ewa X o torturach i niewolnictwie. O, hej, mam nawet cytat. Moje nadgarstki i kostki są przywiązane do metalowych słupów ramy łóżka. Nie, to wcale nie spełnianie fantazji twórcy gry. Nie, ani trochę. Gdyby to chociaż zbliżało nas rzeczywiście do skończonej gry, byłoby cudnie, naprawdę. Ale jak mówiłem, Yandev zajmuje się głównie dodawaniem easter eggów, żeby ludzie mieli nimi zasraną całą grę. I tak, oto przed wami wszystkie dodatkowe tryby, które dodał Alex do gry. Status z kwietnia 2020 roku. Chcesz grać jako Saitama z One Punch Mana? Jasne! Chcesz grać jako Sans? Jasne! Chcesz grać jako Kaneki z Tokyo Ghoul? Jasne! Chcesz mieć skończoną grę, w której możesz normalnie grać? Poczekaj jeszcze 15 lat, kochany! Teraz może krótko o współpracownikach Yandeva i tego, jak ich traktuje, okej? Okay? Dobra. Zacznijmy od Mulberry Art, która jest główną artystką dla Yandere Simulator. Czy jest coś nie tak z tym, co robi? Tak. Okazuje się, że jej wiele dzieł posiada elementy skopiowane z dzieł innych użytkowników. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby robiła te rysunki sama dla siebie, ale robi je dla projektu, który jest monetyzowany i który ma kiedyś być komercjalizowany. Pomijam fakt, że na boku Mulberry robi bardzo sprośne arty i grafiki, fetyszyzujące Yandere Deva, które nie powinny ujrzeć światła dziennego. Najbardziej śmierdzi mi to fakt, że dopuszcza się ona po prostu kradzieży rysunków, bez najmniejszej wzmianki, że wzorowała się innymi artystami. Innym przykładem niepokojącej sytuacji z wolontariuszem, współpracownikiem Yandere Deva, może być Ark Raven, której modele nie zostały użyte w grze, ani nie została odpowiednio uznana w napisach jako artystka, która pomagała w projekcie. Dlatego odeszła z niego. To tylko jeden z przykładów artystów, którzy nie zostali uznani przez Deva i zostali po prostu okradnięci z ich dzieł. Mam wrażenie, że jedyną oryginalną rzeczą w tej grze jest jej kod, a to i tak wypada naprawdę bardzo kiepsko, jak już wspominałem na początku filmu. Ale hej, co gdybym wam powiedział, że ktoś zrobił może nie lepszą, ale lepiej działającą wersję Yandere Simulator, albo fanowską grę podobną do Yandere Simulator, zaprogramowaną w 2 tygodnie. Nie, nie przesłyszeliście się? Czas, żeby pogadać o wojnach na kody i fangamach Yandere Simulator. Dr. Apis thinks he can make a better Yandere Simulator than me. This new competition may force me to put more work into my project in order to stay ahead. Hey, Dr. Apis. Yeah? If you don't stop coding, I'm going to kill myself. Watashi no Mono była grą indie inspirowaną Yandere Simulator, która została zapowiedziana 17 października 2017 roku. Działała na całkiem podobnych zasadach co Yansim, jednakże proces twórczy zdawał się być o wiele sprawniejszy i szybszy niż oryginalnej gry, co przysporzyło jej wielu fanów. Nie tylko takich, którzy chcieli po prostu zobaczyć fanowską grę na bazie Yansim, ale także takich, którzy otwarcie krzyczeli, że ta gra będzie lepsza niż dzieło Alexa. Przy bliższej obserwacji Watashi no Mono zauważyć można, że rzeczywiście idzie ono w nieco innym kierunku niż oryginał, a grafika, mimo że inna, wraz z ewolucją projektu zdecydowanie jest oryginalna i nadaje duszy projektowi. Alexowi jednak się to nie spodobało i w 2019 roku dosłownie poprosił twórcę Watashi no Mono o to, żeby zakończył projekt. Ot tak. Wygraża się, że ludzie, którzy go obrażają, powołują się właśnie na Watashi no Mono i to źle wpływa na jego samopoczucie i psychikę. To nie pierwszy raz, kiedy Yandere Dev bierze coś za bardzo do siebie. Pamiętacie, jak groził twórcy moda do Yandere Simulator? Podobnie postąpił na przykład z ludźmi, którzy przysyłają mu e-maile, bo twierdził, że nie może pracować nad grą, bo sprawdza e-maile po 8 godzin dziennie. Jak bardzo trzeba być mało kreatywnym, żeby wymyślić tak beznadziejną wymówkę. Oczywiście proszenie o przestanie wysyłania maili sprawiło, że zaczął dostawać ich jeszcze więcej, a proszenie o zakończenie Watashi no Mono sprawiło, że projekt ruszył dalej, ale z nowonarodzonym kiepskim zdaniem o Yandere Dev, którego maska miłego twórcy z dnia na dzień opadała coraz niżej.
Fanowska gra jednak rok później została anulowana, z bardzo prostego powodu. Projekt zbytnio się rozrósł, z początku miał być tylko i wyłącznie projektem for fun, robionym hobbystycznie, jednak zbyt duże oczekiwania przygniotły autora i 16 lipca 2020 roku projekt oficjalnie zakończono. Mniej więcej w tym samym czasie jednak, bo 5 lipca 2020 wystartował inny projekt, nazwany początkowo Lovesick, tworzony przez niejakiego Dr. Apis. Projekt ze względu na prawa autorskie aktualnie nazywa się Love Letter, My True Feelings i aktualnie zyskuje niebywałą popularność, a Dr. Apis został ogłoszony twórcą, który w 2 tygodnie zaprogramował to, co Yandere Dev próbował osiągnąć przez 6 lat. Czy jest to prawda? Nie mamy jeszcze oficjalnego demo, a ekipa pracująca nad Love Letter nadal ma przed sobą sporo roboty, ale trailer gry można znaleźć na kanale na YouTube Dr. Apis. Wokół projektu ostatnimi czasy pojawiło się sporo kontrowersji, jednak to nie o nich dzisiaj rozmawiamy, a o reakcji Yandere Dev na sam projekt. Otóż uwaga, uwaga, moi mili państwo, Alex skontaktował się z Dr. Apis i zasugerował, że odbierze sobie życie, jeśli nie zakończy projektu. Nie, to nie jest żart. Na początku zasugerował, że okradli go z assetów, które miał specjalnie robione pod Yandere Simulator, co jest gówno prawdą, bo większość Alex albo sam ukradł, albo po prostu kupił. Potem rzucił innymi wyssanymi z palca dowodami, takimi jak to, że nie muszą się borykać z prześladowaniami w internecie, ciekawe dlaczego, i że nie robią nic oryginalnego, tylko kradną od niego. Jakby twój pomysł wcale nie był kradziony z 4chana, nie, ani trochę. A jeśli o prześladowanie chodzi, naprawdę nie musisz streamować 24 godziny na dobę i nie musisz sprawdzać maili 8 godzin dziennie. Wystarczy po prostu, że zabierzesz się za grę. Naprawdę. Wracając, Dr. Apis odpowiada, że wiele osób jest chętnych do współpracy i tworzy dla niego oryginalne animacje, a Alex odchrząkuje, że tak, super, ale te osoby pewnie zaoferowałyby pomóc mnie, gdyby moja reputacja nie została zniszczona przez śmieciowych, clickbaitowych youtuberów szerzących fałszywe oskarżenia. O, patrzcie, to o mnie. Najważniejsze zdanie jednak pada wcześniej, to jest cytat. Skoro jesteś świadomy, że twój projekt ma taki niszczący wpływ na życie innej osoby, w jaki sposób możesz dalej to kontynuować? Nie widzisz, jak bardzo raniące i destruktywne jest to dla mnie? Jeśli kosztem tworzenia Yandere Simulator było życie jakiejś osoby, zakończyłbym nad nim pracę. Wow, stary, to już trochę za daleko. Tak serio. Jak wiemy już, Alex idealnie manipuluje ludźmi, powołując się na ich emocje, ale temat grożenia samobójstwem jest u niego dość częsty. O, czekaj, że co? Że nigdy nie groziłeś samobójstwem i to tylko fałszywa narracja? Tak? O, a co my tutaj mamy? Film autorstwa Some Weird Paced Gaming, obczajcie typa, w którym wysyłam maila z pytaniami do Yandere Dev, a w jednym z nich pisze, że oj, ludzie obrażają mnie w internecie, nie mam powodu do życia, przyszłość nie ma sensu. Czy to wam nie przypomina czasem kogoś, kto w przeszłości też zwykł użalać się nad swoim losem i bezsensem w internecie? Och, a co to za tweety? A co to za wiadomości? Yandere Dev po prostu kłamie nam w żywe oczy. Nie chcę tutaj umniejszać problemów, które może mieć i emocji, przez które może przechodzić, ale w takiej sytuacji powinien udać się do specjalisty. Ale jak słyszeliśmy już wiele razy, Alex nie ma zamiaru się zmieniać. Czy to koniec historii Yandere Dev? Zapewne nie. Zawsze znajdzie się osoba, która nie wie, kim naprawdę jest Alex. Zawsze znajdzie się ktoś, kto zostanie urzeczony uroczym konceptem Yandere Simulator i te osoby będą go wspierać w ten czy inny sposób. Nie zabraniam wam wspierania człowieka, którego projekt wygląda dla was obiecująco, bo to wasze prawo i jesteście w 100% wolni. Ale to wszystko, co przedstawiłem wam w tym filmie, powinno dać niektórym osobom do myślenia i pokazać, że Yandere Dev to tylko maska dla Eva X, którego Alex chciał zakopać, ale który wydobywa się w nim na nowo po dziś dzień. Jak zwykle dzięki za uwagę, to był dość długi film, ale jednocześnie bardzo dla mnie ważny. Tak więc jeśli dotrwałeś do końca, to śmiało zostaw pozytywną ocenę i subskrypcję, jeśli jesteś tutaj nowy. Więcej takich materiałów na pewno pojawi się w przyszłości, a jeśli masz ochotę, to możesz wziąć pod uwagę dołączenie do wspierających mojego kanału, żeby dostawać filmy przedpremierowo i głosować na to, jaki następny materiał wprowadzić w życie. No a dodatkowo każdy wspierający dostaje kolorową rangę na serwerze Discord Piwnica Pio. Zapraszam serdecznie. Nie przewala tego hajsu na seksualki. Spokojnie, nie jestem Aleksem. Oprócz tego wszystkiego wbijajcie na Instagrama, SoundClouda, Tindera, grupę na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję wam za uwagę. To była prawda o Yandere Simulator. Ja jestem Pio. Do zobaczenia kiedyś.